Nawet nie wiem, jak się setup robi prawidłowy, więc zrobię coś takiego. Wow! RL Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem Edek 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Kacper. Witam wszystkich serdecznie. No i pierwszy raz na tym kanale pojawi się Horse. Mam nadzieję, że wiecie w sobie co to jest, bo to jest taka gra, że tak jakby robimy sobie wyzwania, musimy je najpierw zrobić i jak przeciwnik nie powtórzy, to zbiera literę. Horse ma 5 liter, to oczywiście mamy tutaj 5 szans. Dobra, bez przedłużania. To jako, że jesteś gościem, ale ładna kolorowa mapa. Kurde, ale po oczach wali. Dobra, to zaczynaj. Myślę, że na dobry początek, no, najtrudniejszą mechaniką tutaj zrobimy... Open? Open? Co ty gadasz? Open Pen, no. No. O kurde, ej, faktycznie te wszystkie wyzwania są kozackie. Także... Ale jakoś bez kozła czy coś? Bez odbicia. Nie no, czekaj, muszę zobaczyć jak szybko jechałeś. No, generalnie udało ci się tym razem. Nie no, ja już widzę, że tego nie trafię. Od ziemi, walnę w poprzeczkę i walnę w ziemię czy coś. Kurde, stresujące to jest zawsze. Okej, chyba wejdzie. Dobra, udało się, uff. Pierwszy poziom mamy za sobą. Dobra, to czekaj, to ja teraz mam wyzwanie od ściany bocznej, tak żeby do piłka wpadła do bramki. Trzeba taki trickshot zasadzić. Pitagoras. A, dobra, trzeba. Czekaj, tylko muszę jedną rzecz zobaczyć. Wyliczenie muszę być robione. Dobra, chyba wiem mniej więcej gdzie. Okej. Proszę. O, chyba nie siądzie. O, wpadło, gituwa. Elegancko, dobra, to powtarzaj. Nie no, dobra. To jednak twoje wyzwanie będzie następne, ale kurde, myślałem, że idealnie wyliczyłem, bo tak. Wiesz co, ja zrobię to samo, zaciekawiłeś mnie tym. No dobra, obserwuję cię. Tylko wiesz, że później musisz powtórzyć to znowu? No, wiem. Patrzę, gdzie kopiesz w razie czego. Dobra, kopnąłeś tak samo jak ja praktycznie. Wiem, sprawdzałem twój kod, żeby potem mieć łatwiej powtórzyć. Ej, to chyba trochę cheating było w sumie, że sprawdzałem gdzie kopiesz, żeby potem powtórzyć. Ej, w sumie to było cwane. Dobra, to Kacprze, Cooksir Pinch w bramę. To jest jedyna zasada. Po prostu w bramę. Z balansem czy bez balansu? No mówię, że bez zasad, po prostu w bramę, no. To i tak nie wyjdzie, umówmy się. No... No tak obok. Dobra. Ewidentnie to nie było w bramę. Słuchaj Edku, no to samo, Cooksir Pinch. Ale odgapiasz. No, ale no bounce. Ok. A z bramkarzem uwzględniałeś? A w ogóle generalnie ja proponuję, żeby tak w przypadku przyszłych mechanik zawsze zakładać, że no bounce jest. Dobra. Dobra, i mówimy jedynie, że można bounce'a. Dobra, to ja zrobię flip reset pojedynczy. Taki na start. Mam nadzieję, że mi się uda. Zawsze na tego typu odcinkach się nic nie udaje akurat. Jeden. Jest, dobra. Uff, udało się. Dobra, to teraz musisz pierwszą literę pozyskać, wiesz o tym. Słuchajcie, teraz cała presja na mnie leży. No, żeby nie było, to poobserwuję cię z bliska. O kurde, nie od tej strony. Nie stresuj się. Dobra, nie będę tak jechał, bo to pewnie rozprasza giga. O! Czy będzie bounce? Czekaj, bo nie wiem, czy to był lag, czy nie, że zbansowało. Na replaye trzeba zobaczyć. Właśnie na 16 jedziemy, to trochę właśnie zlagowane było. Czekaj. Skazowało na replayu. Ciężko powiedzieć, bo to już w bramce skazowało. Proszę cię, skazowało, masz hajak horse. Dobra, jedziesz. Ej, w sumie ciężko nawet powiedzieć, bo na replay też był taki trochę zlagowany, ale no nie wiem, skazowało zanim wybuchło. Dobra, no to dribble z żółwia, must i double tap i może być z bouncem. Jeszcze spróbujmy tutaj. Dobra. O. Kontrola zawiodła chyba. Dobra, już nie chciałem ci podpowiadać, że jakbyś po prostu powiedział cokolwiek z żółwia, to bym nie zrobił. Ale podoba mi się to, że byłeś ambitny. Przynajmniej powtarzać nie muszę. Pojedynczy reset zawiódł, to nie będę monotonny, nie będę powtarzał nic z resetami na razie. Znaczy reset siadł, ale dribble już nie do końca. A Musty Flick z ziemi, tak żeby było bez bounce'a. Tak bez żadnego tego. Musty... A, taki. No nie wiem, jak to określić, w sensie nie wiem co miałeś na myśli przodem czy tyłem. W sensie no to teraz tyłem zrobiłeś masę, nie? Że... Tak? A w sensie ja to nazywam chyba saltem, nie no nie wiem jak to nazywa, nigdy nie zastanawiałem się jak to się nazywa, ale ważne, że wyszło. Ja myślę, że nie powinno być problemu. No wiesz, to jest odcinek, to nigdy nic nie wychodzi. Kamera. A niestety, w sensie brawo, no, stety, trafione. Technicznie tego mocnego nie zrobiłem. Nie no, zrobiłeś movement, no. Taki trochę pod Breeze, tak trochę cię zniosło, jakbyś Breeze'ego przez chwilę chciał robić. No to też bramkę, tylko leci z piłką od swojej bramki, a tak dryblując. I na połowie przeciwnika robisz Breezy zdelayowany. Czyli z opóźnionym flipem. Żeby bez opóźnionego flipa umiał. Dobra, pokaż. A w ogóle nie powiedziałem, to Kacper oczywiście jest streamerem i link do jego Twitcha jest w opisie, bo ja to tak lubię czasem zapomnieć powiedzieć. No ale już wiecie. Nie. Jest kozioł. No, ale do swojego strzału nie trafiłem. No idealnie, mnie to absolutnie nie martwi. To bardziej, że mówiłem, że zwykłego Breezy'ego też bym nie powtórzył, jakbyś zrobił. Okej, to ja proponuję zrobić coś takiego. To będzie, czekaj, skup się, bo to będzie skomplikowane. Ty jesteś tutaj, jesteś na żółwiu, nie? I jesteś ustawiony w stronę po prostu takie pionowej do bramki do ściany przeciwnika. No i na pełnej boostujesz, a ja mam za zadanie trafić z ciebie piłką ze środka. Tak wiesz, jednym hitem, po prostu trafić, żeby w ciebie piłka trafiła. I to, wiesz, ja najpierw w ciebie celuję, a potem ty będziesz we mnie celował. Powiedz, jak będziesz ready. To na czas możemy się umówić. No to 37 na zegarku. Kurde! Nie no, ale fajne to jest, od niego na odcinku, to, o czym może będzie gdzieś w opisie, też kiedyś to zrobiłem w zadanie i mi się spodobało. No wiesz co, to strzelę tutaj golem i zrobimy to samo. Kurde, dobra. W ogóle nie wiem, czy wszystkie wyzwania będą w ogóle na odcinku, czy na przykład się będzie przycięte coś, jak nie wyjdzie, bo to będzie chyba długi odcinek. Dobra, ja mogę być po tej stronie, czy po drugiej chcesz? Dobra, nie będzie mi się przeszkadzało. Także na 5-0. Chyba 6-0, 0-0. A dobra, nieważne. O jest, udało się uciec. Ej, ale fajne jest to wyzwanie, podoba mi się. Dobra, strzel bramę. No dobra, to teraz Cooksir Pinch. Znowu, tylko tym razem dalej może być bounce czy coś. O, poczekaj. Taki? Nie, nie, no i mogę. To jest wielkopomny moment, w którym przypominamy ci... Nie, pogobałeś, już wiem. No wiedziałem, jak ty zacząłeś mówić tutaj, bo Kacper kiedyś był na odcinku, gdzie freestylowałem z... Albo 1v1 z zwycięzcą kompilacji, coś takiego. No tam było chyba wszystko, ale generalnie Kacper nie próbował nauczyć pogobanca. Także nawet tutaj z wisienką na torcie zwanym musty. No nie no, kurde. To nie jest wymagane, ale wymagane jest pogo. I żeby strzał był no bounce. Dobra. Dobra, wymagane także... będzie wywalenie się, poczekaj. Kurde, nie pamiętam. Wiem, że jakieś na bok auta, ale... Dobra, mniejsza, jolo. No co ja mam powiedzieć? Mogę ci jeszcze raz pokazać. Nie, to już za późno jest na podpowiedzi. No. O! Jest! Jaki fart, dzisiaj akurat odbiłem. Ej, zobacz, kurde, totalnie nie wiedziałem, od której krawędzi się odbić, ale się odbiłem jakoś. Nie było to najmocniejsze odbicie się, ale się udało, jestem zadowolony. Jeszcze raz zarządzam strzał od ściany bocznej do bramki. To co na początku nie wyszło, no? Fajnie by było to trafić tym razem. Okej. Nie, no kopnąłem przecież bardziej w bok. Ej, wejdzie chyba. Jest, ale fart. No i teraz presja po twojej stronie. Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe nawet. Dobra, pamiętając, że strzelałem mniej więcej stąd, muszę bardziej zawężyć, znaczy nie zawężyć, no, rozszerzyć ten kąt, bo co chcesz. Był obok. Jak dobra, nie możesz nawet kopnąć bezpośrednio, tylko się nie zaliczy wtedy. Dobra, myślę, że tutaj powinno być git. O kurde, czekaj. No nie! Jest! Jak cholina! Kurde, na najprostszych wyzwaniach zawsze się polega. O, już wiem, jakie mam kolejne wyzwanie potem dla siebie, żeby było sprawiedliwie. Dobra, teraz nieco trudniejsze. Spróbuję zrobić Grand Pincha na 130 plus. Ok. Dobra. Myślę, 130 km na godzinę ponad. Żeby to było. Dobra, zobaczmy. No nie, no to chyba będzie 130 plus i mi się to nie podoba. No nie, 151 nawet. Dobra. Ja muszę spikować. Muszę spikować. Nie no, bardzo ładnie wyszło, jeszcze nie po ziemi, to już w ogóle punkty stylu. Chyba będzie hard. Spokojnie, to sam feedbox cały faneka jest. No wiem, ale jakoś bardzo mało grałem tym Octane'em, więc... Nie no, będzie 120. No, 119. Kurde. Jakbyś powiedział, że 115 plus... Dobra, mam H. Flick za połowy bez bounce'a do bramki przeciwnika. Za połowy? No, za połowy po prostu. Żeby tak fliknąć i żeby wpadł, nie? Czekaj. Dobra. Tylko to jest wbrew pozorom trudniejsze niż się wydaje. Żeby ja wiem o tym. Nie strollować. No i strollowałem. Nie doleci. Damy ci nieco bardziej zaawansowany strzał. Drybl tyłem z piłką. Później podskoczenie na połowie i dryblowanie w powietrzu do bramki przeciwnika. Kurde, nigdy nie próbowałem tyłem, to tak jakby chodzić tyłem, nogi są nieprzystosowane do tego. No nie, dobra, oby ci nie wyszło. Nie, żebym życzył źle. Dobra, obserwuję. No nie, no wyjdzie mu. No nie. Kurde, ja nie umiem tyłem, nigdy, w sensie nawet nie wiem, czy nie umiem, bo nie próbowałem, ale pewnie jak nie próbowałem, to znaczy, że nie umiem. A to robiłeś z piłką na siebie? W ogóle jak jechałeś do tyłu? Czy nie? Raczej nie. Tak, z piłką na siebie i daj sobie kamerę do tyłu też, nie? Cały czas. Kamerę do tyłu? O kurde. No, łatwiej ci tak będzie. Faktycznie, jest coś takiego, no. Dobra, to zaraz spróbuję. Dobra, już jadę sobie setup walnąć. Okej. Dobra, nie ma. Weź tą piłkę ode mnie, mamy pocho. Dobra, to ja, kurde, nie wiem, ceiling shot, musty flick po prostu. Z double tapem, czy bez? Tak, z double tapem, no. Moje ulubione. To bez. No nie no, ale zniechęciłeś, jak to zacząłem robić, że twoje ulubione. Od 11 minuty musisz bez boosta, nie używając boosta. Albo nie, ty używasz boosta, ja ci muszę uciekać, nie używając boosta i ty mnie musisz zdemować przez 20 sekund, od 11:00 start. Czekaj, ja ci muszę zdemować? Tak, zdemujesz mnie, ja nie mogę używać boosta. Masz 20 sekund, czyli do 11:20. Nie, bump nie wystarczy jak coś. A! W sensie, żeby było to logicznie, to ty musisz unikać tak jakby, bo... No nie, no jest 19! Jakim cudem! Tak szczerze to po prostu chciałem uciekać, spróbować. Dlatego zrobiłem to zadanie. No bo satysfakcjonujące. Mam ci uciec? No nie, bo nie udało mi się, to nie musisz powtórzyć. A, faktycznie, dobra. No to myślę, że Ceiling Pinch polecimy. Ile na godzinę? 180? 120 minimum. Kurde, nie podoba mi się to, że nie zawyżasz jakoś specjalnie. Dobra. Oj, mi się wybiło. Zobaczmy, czy będzie 180. Zobaczmy. Dobra, to zrobię coś znowu głupiego. Ty mi musisz tak jakby podać piłkę zza połowy, a ja muszę ze swojej połowy kopnąć piłkę bezpośrednio do bramki przeciwnika. Lekka czy mocno? No taka w miarę lekka chyba, nie wiem. O, dobra. Okej, dobra. To jest moja szansa na literę twą. Jest! Dobra, ale fart. Dobra, powtarzaj to, czekaj, ja ci zaraz dam podanie. I tu jeszcze musimy Twitter zarobić, musimy jakieś zadanie zrobić, żeby tego nie powtarzać. Jesteś ready? Jestem ready. Trzymaj. Ja tutaj jako sędzia taktyczny nadzoruję linię. Proszę, wskazuję. No nie! Tak minimalnie znowu. I znowu muszę na replayu zobaczyć, czy to był lag, czy nie. Ale fart, drugi raz. Chyba, że jednak wejdzie. Nie, no skazowało. Pół piłki, dobra. Astro Pinch, tak zwany też corner. Kurde, wiesz, że nigdy w życiu tego nie strzeliłem? Może być z bounce'em. Ojej, ale ułatwienie. Uff, dobra, mamy szczęście, widzowie. Muszę szybko coś wymyślić, czego on może nie powtórzyć, żeby zakończyć ten mecz, zanim się poniżę. Dobra, Cooksir Pinch, może być bounce. Nie, no nie, no muszę zmienić tego dziada Octane'a. Dobra, to tak samo Cooksir z bounce'em. No nie, no i leci, to się doczołga. Ale powiedziałeś z bounce'em, a nie z bounce'ami. Nie, żartuję. Nie, no nienawidzę Octane'a do pinchów. Ale jakoś to powtórzę, za pierwszym razem. A, no prawie. Trochę za wysoko. To double reset w bramkę, jakikolwiek. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. Bez bounce'a w sensie, nie jakikolwiek. Ja chyba coś na ciebie szykuję dobrego. No. Nie. Czemu? No nie, no na mecz. Co? Tego za nic nie zrobisz. Drybl tyłem dookoła mapy. Może być z przeszkodami, z pachołkami takim jednym? Nie. Dobra, nie podoba mi się to, że ty to mogłeś ćwiczyć. Jakieś ograniczenie czasowe czy coś? Nie, po prostu... Po linii musisz jechać po tej równo. Nie, po prostu zatoczyć mapę musisz. Dobra. Najlepiej jak najbliżej tych ścian. No. Jest! Jaki fart! No, padłem piłko. Kurde, co ja mam zrobić? Ale mam bezsilność teraz, zaraz wygoogluję, jakie zadanie zrobić na Horsie. O wiem, 1v1, na ciebie muszę strzelić. Co? No po prostu musisz tak jakby zdobyć bramkę 1v1 i możesz dopiero za połową wyjeżdżać, tak jakby. A ty musisz obronić. Bez sensu, to tak już nie działa. Tylko. Co? Co tak nie działa? To nie jest w scenariuszu tak. Jest, kurde, nie jest do scenariuszy. Można tak zrobić, te 1v1. W jakikolwiek sposób muszę ci strzelić 1v1. Kurde, jak nic nie trafię, ale mnie to w nerwie już. Nie wiem, czy ze ściany nie będzie najłatwiej. Ej, mam to bronić. No. Dobra, jestem pajacem. Ja już nie mam tu turbo, totalnie nie mam pomysłów, jakie zadania można zrobić. O, już wiem, dobra, mam coś. Dobra, ja powtórzę tego Breezy zdelejowanego, co było wcześniej. Tak samo z tej połowy. Dobra. Nie przejmuj się, mam. Jest! Dobra. Łatwo. Okej, to ja proponuję bramka ponad 100 na godzinę musi wlecieć. W jakikolwiek sposób, byleby prędkość piłki była ponad 100 na godzinę. Mam wrażenie, że 100 to jest bardzo mało, ale się zobaczy. Chyba 110 byłoby bardziej optymalne, no. Dobra, ale to powyżej 100. Może coś się wywali, padać i odłączy. Ja teraz zagwozdkę, czy się popisać i Grand Pinch walnąć to, czy normalnie? Kurde, Grand Pinch to w sumie też jest git opcja. W sensie jest sporo opcji, ale można to, jakąkolwiek opcję pod wpływem stresu można zepsuć, więc tutaj masz dowolność pełną. Teraz się żyje. Raz się żyje. Dobra, tylko nie traf w poprzeczkę przed plotkiem, czy coś. W słupek, nie wiem, w sufit. Jak tam mi 99 leciało. 100. Kurde, dobra. Jakbym dał 110, to by była teraz beka. Znowu Grand Pinch, ale lecisz od swojego cornera i ma być przez całą mapę. Może być z bonsami. No dobra. Kurde, tego też nigdy nie próbowałem. Okej. No nie, no i weszło. Najgorszy sposób, ale weszło. No nie, no nie ma gorszego, nie ma czegoś takiego jak się wszystko co się liczy tutaj to jest idealne. Kurde, nie podoba mi się, to będzie chyba ry. Nie, będzie szy. Co ja gadam, chyba że spikuję jakimś cudem i trafi przez przypadek. Dobra. O. Proszę? No. Jest! Udało się! Ale fart! W sensie skill. I to nawet szybciej leciało, to ja bym sobie punkt dał. Albo nie dawał punktów, bo tutaj się chce mieć ich jak najmniej. Ale jestem zadowolony, że to jakimś cudem weszło. Flip reset double tap. Bez Mastiego. Nie może być Masti, to jest zastrzeżenie. Jak ci się podoba to zastrzeżenie? Staram się wyobrazić to sobie w ogóle. To ja proponuję Ground Pinch z połowy przeciwnika. Poniżej 100 na, poniżej 80 na godzinę. W sumie ciekawe to jest. No, kurde. Przebłysk. Ale głupie. No nie, no. 85. Jakbym powiedział 90, znowu się wahałem, dobra. Ale przynajmniej coś ciekawego było. Dobra, to ja mam propozycję. Strzelić gola z prędkością pomiędzy 30 i 40 na godzinę. Okej. Kurde, nie wiem ile to jest. Może tyle jakoś. Jaką stronę zmierzasz z tymi strzałami, to mi się to podoba. Będzie chyba 20 parę, czekaj. O! 31. Jest! Dobra, to powtarzaj. 30-40, tak? Mówisz? Tak, 30-40. Chyba, że chcesz węższy tutaj. Margines błędu. Dobra. Nie mam pojęcia. O no tak! Nie. Horse! Masz Horse, jeszcze jedna litera. Ej, ale fajne są te moje zadania. Takie bardzo upośledzone i w ogóle. To teraz ty robisz wyzwanie. Musisz coś wymyślić trudnego. Szkoda, że sobie nie odpaliłem Horse'a jakiegoś jakiegoś nagranego, żeby podpierdzielić coś, bo... Dobra, no to podwójny reset z urotą tak samo. Dobra. Dobra, i muszę to powtórzyć, okej. Muszę się skupić. Najgorsze jest to, że na chillku, na freeplayu bym to raczej zrobił. Ale to nie jest chillek ani freeplay. Pora zebrać kolejną literę, żeby być bliżej końca odcinka. Okej. Pierwszy. Nie no, czemu ja to w ogóle tak daleko od bramki? W sensie tak blisko bramki robię, że nie ma miejsca. Teraz mamy po jednej literce. No, teraz ostateczna bitwa. Czekaj, coś głupiego chcę wymyśleć, takiego ultra głupiego. To są nasze standardy, ty coś głupiego szukasz, a ja coś trudnego. Do przeciwnika się dostosowuje. Ale może coś, żeby było spektakularnie, pokonam cię twoją własną bronią. Strzał musi mieć 0 na godzinę. Trochę to potrwa. To leciało co najmniej jeden. O, jest! Dobra! A jak idealnie, 1-0-0-1. Tutaj dwukrotnie ci napisali, ile to leciało. Dobra, wiesz co? Nigdy tego nie strzeliłem w życiu, więc to będzie ciekawe, jak strzelę teraz pierwszy raz. Astral Pinch. No ale takie kurwie, nawet nie wiem, jak się setup robi prawidłowy, więc zrobię coś takiego. Wow! Ej, prawie! Ej, co to by było, jakbym za pierwszym razem trafił coś, co nigdy nie próbowałem? No, bardzo blisko byłeś. Ej, powiem ci, że byłem zszokowany przez chwilę. Nie no, wyleję się na tym, jak nic, ale dobra, spróbuję. Ty mi podajesz piłkę tak jak wcześniej do dubla, nie? Mhm. Tylko ja muszę kopnąć piłkę, złapać reseta od sufitu i zdublować. O! Kurde, dobra. Jak nic mi się to teraz nie uda, ale spróbujmy. O, kurde, nie dokopałem nawet. Kurde, za dużo sobie miejsca zostawiłem, nie dokopałem nawet do bramy, bez sensu. Dobra, jakoś już jestem bardzo kreatywny z tych strzałów, to... To samo? Tobie to samo. Mhm. Okej, trzymaj. Uwaga, czy się uda? No, nie! Jest, udało się. W sensie nie udało się, ale dla mnie to i tak git. Mam głupi pomysł. Jedziesz z piłką na dachu i musisz zrobić takiego backflipa, żeby piłka uderzyła nad bramką. Żeby nie wpadła, tylko nad bramkę poleciała. Kurde, pamiętam, że to na jakimś dribbling challenge mnie najbardziej tiltowało właśnie takie zadanie. O! Dobra, jest. Dobra, presja na tobie, musisz powtórzyć, bo inaczej horse. No było. Tutaj było chyba. Kurde, najgorsze jest to, że nie ma jak to zweryfikować, chyba że replay zapiszemy na szybko. Okej, dobra, jesteś? To odpalamy? Mhm. Dobra, odpalam. No nie wiem, no sam oceń, według siebie. No czekaj, muszę to wspomniane tempie ustawić. Według honoru. I takich to. No powiem tak, jeżeli patrzymy na sam poziom poprzeczki, to jest trochę niżej. Trochę aż bardzo. Dobra, to uznajemy, że było na 3, nie? No, będąc sprawiedliwym, to no, ja myślę, że nie podobałem tego. Ale wiesz co, ja zaczynałem, chyba to jeszcze masz jedną szansę, to wejdźmy na serwer i możesz wyrównać Horsa. To co na odartowanie sobie życzysz? Astral Pincha można po raz ostatni spróbować. No można, to jest trudne, żebyś ty zrobił. Ale dobra, ja nie podpowiadam. To będzie na pewno dobry styl, jak się uda. Doleciało! Dobra, to w każdym razie ja tutaj dziękuję za odcinek. Pamiętajcie, że w opisie jest link do Twitcha Kacpra i możliwe, jeżeli się przełamie i zacznie wrzucać na YouTube'a, to też do YouTube'a będzie. Ale tutaj to już kwestia Kacpra, bo sam powiedz, jak to wygląda. O no, ale to jest masakra. Jestem zaleniwy na takie rzeczy, ale jeżeli będę coś rzucał na YouTube'a, to... Na wszelki wypadek jakiś... będzie link. Możecie zerknąć, czy coś się pojawiło. To będą poradniki właśnie z takich różnych zaawansowanych mechanik, jak tutaj widzieliście. Ja się świetnie bawiłem. No nie, no zabawa naprawdę fajna. Myślę, że... Nie no, dajcie znać, czy chcecie co jakiś czas kimś właśnie Horsa, żeby się pojawił na kanale. No i wpadajcie na Twitcha do Kacpera, bo tam akurat streamuję i to zdecydowanie częściej ode mnie, bo ja to się tam opierdzielam bardziej. No to co, nie będę przedłużał, sub, like, elo elo.